Nie, ale dzisiaj petarda będzie. Tak, bo dzisiaj będzie kartoniada, później będzie doping, a na koniec będzie wyrzucenie konfetti. Z pszczyny. Dobra, muszę sobie dobrze, tam pias rządzi. Ręcznik. Nie. Ale będzie. Tak. Na co panu ta słonka? Dzisiaj być piękna pogoda, proszę pana. Nigdy nie wiadomo, nigdy nie wiadomo. Jasne. Brakuje nam takich kibiców jak wy, kulturalnych. Super, ładnie. Szczególnie co was zainteresowało dzisiaj? Zamek z psim patrolem. Jest pierwszy. Jest pierwszy. Jest pierwszy chętny, nagrywaj. Coś... A nie, też. Dobra, to kasujemy. Dawaj, ale to górą. A nie. Różne atrakcje dla dzieci. Przyjechałem, żeby zobaczyć kawał dobrych emocji. Alberto Tori, cześć. Co, boisz się? Jak w Top Gunie najnowszym. Cześć. Na zmiany. Coś tam na siłowni, coś w lesie pobiegam. Przyjął Lech Poznań już, czy nie? Co? Przyjął już Lech Poznań? Radek, co ty robisz w tej koszulce, powiedz mi tutaj? Jak się masz? Dobrze. O, dzień dobry. My zawsze. Ja nie wiem jak ty. Serdecznie zapraszamy. Cześć, co tu robisz? Ja? Teraz no? Siedzę. A po co tu przyszedłeś dzisiaj? Żeby pomóc. W czym? We wszystkim. W zdobyciu zwycięstwa. No tak. Dobrze. Na co się najbardziej dzisiaj nastawiasz? Co cię, czego się nie masz doczekać? Serio? No meczu. I dopingu na sektorze rodzinnym? Tak. Dobrze. Bardzo. Dobrze. Będzie tu ktoś z rodziny od ciebie? Będzie cała. Tak? Cała rodzina? No. To pozdrawiamy całą rodzinę. A skąd przyjechałeś? Z daleka? Z Pszczyny. Z Pszczyny. Dobra, aż. To ja muszę dobrze. Tam pias rządzi. Nie. Ale będzie. Tak. Dziękuję. Kto wygra mecz? Ach to. No pias. Kto wygra mecz? Na co panu ta słonka? Dzisiaj być piękna pogoda, proszę pana. Nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo. Kajtek powiedział, że wygląda jakby tu dzisiaj miał być koncert. Będzie koncert dobrej muzyki i dobrego futbolu dzisiaj. Gdzie idziemy? Co robimy? Idziemy na fanzonę, bo mamy dzisiaj specjalną fanzonę dla najmłodszych. I nagramy tam nasze przedmeczowe studio. Dobrze. Ja wiem, że ty jesteś zagoniona, ale może parę minut, parę sekund dla mnie. Co dzisiaj najważniejszego na meczu jest? Oj, dużo się dzieje. Właśnie bardzo dużo, dlatego na dwa telefony musimy działać. Sektor rodziny, doping jak zawsze ostatnio, ale dzisiaj petarda będzie. Tak, bo dzisiaj będzie kartoniada, później będzie doping, a na koniec będzie wyrzucenie konfetti. A tam? Fanzona? Fanzona. Mamy animatorów, mamy Akademię Piasta Gliwice, mamy fundację, która propaguje zdrowy tryb życia, mamy lody i mamy strefę gastronomiczną od państwa Malinowskich. Dobrze, to wpadajcie i jak dzisiaj nie zdążyliście, to na mecz z Radomiakiem już. No, koniecznie. Dziękuję ci. Dzisiaj mamy wielki mecz, dzień dobry, Piast TV z tej strony. Dobry. Kupujecie bilet? Tak. Uda się? Mam nadzieję, że tak. Dzisiaj liczymy na to. 7 tysięcy ludzi. Ładna sukienka, gdzie pani kupiła? Bardzo dziękuję. Mogę bardzo do słońca? Dziękuję. Tak, jasne. Brakuje nam takich kibiców jak wy, kulturalnych, ładnie ubranych, pozytywnych. Powiedz mi, super. Dlaczego przyszłaś na mecz? Przyszliśmy, bo dopiero jesteśmy pierwszy raz, dlatego też chcieliśmy zobaczyć, jak będzie i co. I czy wygrają, ale mamy nadzieję, że wygrają, więc skąd będzie jesteście? Okej. Dokładnie jesteśmy z Włoszczowy. Ludzie, tam jest ten peron taki słynny. Tak, tak, tak. To dokładnie stamtąd. No to pięknie. Pozdrawiam całą Włoszczową, tak, żebyś tak. Piast TV tutaj będzie i do jasne. Zobaczenia. Do zobaczyska. Dziękuję bardzo. Hej. Proszę bańki. Pokazujcie bańki. Teraz będziesz nagrywał, to się nie uda. No wiem. Cześć, skąd jesteś? Jest. Skąd jesteś? Cześć. Z Zabrza ogólnie. Super. Teraz. A dlaczego tu przyszliście dzisiaj? Dlaczego przyszliśmy? Zachęcamy na Summer Arenę przy Arenie Gliwice od 1 lipca. Będzie się działo. Dobrze. I robicie bańki? Dzisiaj tak, robimy bańki, ale czeka. Pytanie pozostaje jedno. Kto dzisiaj wygra mecz? To jest jest najważniejsze pytanie. Jest. Tak jest. Czekamy na ten. Czekamy na rezultat, aczkolwiek wiemy, że goście dzisiaj też są zmotywowani do gry. Niemniej wiemy, że nasza ekipa postanie się na wysokości zadania, a w międzyczasie dzieciaki mogą poszaleć. Dziękuję. Cześć, jesteś znowu. Jestem znowu. Tak. Co dzisiaj w planie? A, to co ostatnio. Pokazy, będziemy pokazywać, jak można się podciągać. Będziemy zapraszać dzieci do tego, żeby się z nami bawiły. No i oczywiście Łukasz będzie masować tak jak ostatnio. Dziękuję bardzo. Aż troszkę. Co tu robi Arena Gliwice? Zapowiada strefę letnią, Summer Arena, która będzie po raz kolejny. Tak, temu. Od 1 lipca do końca sierpnia, co weekend, od czwartku do niedzieli, imprezy, zabawy, dużo rzeczy dla dzieci, koncerty oczywiście też. Od jakiego koncertu zaczynacie? Znaczy pierwszy ogłoszony na dzisiaj jakby jest Happy Set pod koniec lipca, natomiast pierwszy weekend będzie bardziej związany z siatkówką i sportem, będzie Kinder Joy.
Duża impreza siatkarska, także dla dzieciaków i no dużo się będzie działo. No i na arenie oczywiście walczy Piast futsalowo Mistrzostwo Polski. No czekamy. No, dzisiaj jakby futsal też, no i na Okrzei, a znaczy i na Okrzei Piast i w arenie Gliwice Piast. Natomiast będzie ten kluczowy mecz później pod koniec maja. No to będzie rekordem, mecz, tak? Będzie z rekordem, no o mistrzostwo. Znajdujemy się tutaj na boisku. Co tu się dzieje? Dzień dobry, hej. Dzień dobry, czekamy na mecz. Wszyscy czekają na mecz, widzę. Tak, najwierniejszy kibic. Najwierniejszy. Wy też czekacie na mecz? Tak. Dobrze, dziękuję. Czy pan czeka na mecz? Oczywiście, że czekam na mecz. Dlaczego tak wcześnie pan przyszedł? Z dzieckiem na fanzonę. Dobra, jak się nazywasz? Cześć. Cześć Zuzia, że się wstydzi. Dobra. Ja się wstydzi. Szczególnie co was zainteresowało dzisiaj? Zamek z psim patrolem. Dobra, dziękuję. Proszę. Do niego. Tu jest, słyszałem... Słyszałem, to jest zamek z psim patrolem, podobno najlepsza dzisiejsza atrakcja, tak? No nie widać, jak się dzieci tutaj bawią. Skąd przyjechaliście? Animator, tak? Z Chorzowa jesteśmy, nie tutaj. Łukasz Buszman organizuje. Pozdrawiamy Chorzów. Tak jest, ale dziękuję bardzo. Młodzi, gniewni, cały czas nienasyceni futbolem. Nagrywaj. Od 9 lat razem jesteśmy już, dziękujemy. Aha, to było Kendi, dawno. Szybka piłka, co tu się będzie działo? Dlaczego przyszliście ładnie ubrani pod górę? No wiesz co, no, będzie jakaś fajna impreza zorganizowana dla dzieciaków. Przed takim meczem myślę, że troszkę tutaj będą mieli kilka fajnych atrakcji, a więc zobaczymy. Czekamy na pierwsze gości. Dobrze. Do której tu jesteście? Do rozpoczęcia meczu? Do rozpoczęcia meczu. Dziękuję. Wiem, że wolałbyś... Jest pierwszy. Jest pierwszy chętny. Nagrywaj. Nie przywitasz się? Dajesz piłeczkę, przepraszam. No właśnie, bo ja twoje... O 7 rano wchodzę i oglądam te twoje... Oglądasz nasze materiały, no bo jak ja cię o 7 ale... rano atakuję u ciebie na mewy, to teraz przyszedłeś wreszcie pod stadion. Dobra, Podgór, pokaż czy coś... Aj nie, też. Dobra, to kasujemy. Czekaj, ale to górą. Aj nie. Dobrze, jest. Cześć. Cześć, jak się bawisz? Super. Co tu się dzieje dzisiaj? Dzień dobry, jesteśmy w przygotowaniu do naszego fantastycznego meczu. Będą też animacje dla dzieci, mamy fantastyczne dmuchańce, będą też sportowe animacje, także serdecznie zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dzień dobry panie Piastolu. Hej, witam. Nie boi się panu dziecko? Nie, czemu? Jest w dobrych rękach, co? No tak, zgadza się. Pan kierownik akademii przeprowadzi całą akademię, tak? Oj. Co będzie tu robić? Dzisiaj asekuracja wszystkich. Jak grać? Okej, dziękuję. A ty co będziesz robić? Jeszcze nie wiem. Będziecie grali z Candy, już na was czekają, więc może miłej tak. Gry. Się na zewnątrz. Dzień dobry. Tak, strefa kibica wyszła na zewnątrz, jest pięknnie. Co mamy dzisiaj w planie? Pogoda, mamy kiełbaski, chlebek, keczupiki, zimne piwo, co najważniejsze w taką pogodę, także zapraszamy. Tam mamy atrakcje. Dziękuję bardzo. Super. Widziałem twoją koszulkę. A to nie to ma. Dzisiaj jest batę, tak? Tak. Dobrze. Wszystko dobrze? Gdzie dzwonisz? Z kolegą rozmawiam. O czym? O meczu. Dobrze, to pozdrow od Piast TV. Pozdrawia cię, Telewizja Piasta. Dziękuję. Jaki to będzie mecz dzisiaj? No mecz taki wygrany dla nas, nie? Dopingować proszę. No dokładnie. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Co tu się dzieje? Tyle atrakcji, nie wiadomo gdzie pójść, co? Na stadion przede wszystkim. Na stadion, a przed? Co zwiedziliście już tutaj? O, byliśmy na malowaniu buźki, druga córka robi warkoczyki, idziemy poskakać na mecz. A dlaczego przyszliście przede wszystkim tak wcześnie? Czy ja najbardziej... przede wszystkim na mecz. Córki zostając z żoną w domu, jeszcze za małe, ale kolejne mecze myślę już. Ale przed meczem można się pobawić, tak? Tak jest. Fajnie jest? Podoba ci się Wiki? Tak? Fajnie jest Wiki? Tak. Starczy. Cześć, jak się podoba? Jak się podoba? Dobrze jest? Dlaczego przyszliście? Dlaczego pokibicować, żeby Piast wygrał? Pokibicować, żeby ale... miał czwarte miejsce i żeby grał. Ale żeby się... tutaj na fanzonę dlaczego? A tu czy przyszliśmy? Bo mamy ten mały tam na bramce, to też jest piłka w Piasta, już się właśnie pobrudził, to jest nasz, mój syn, a jej brat. Twój brat, tak? Jak masz na imię? Natalia. Cześć Natalia, dobrze, a wy przyjście też na mecz? Tak, tak, oczywiście przyszliśmy kibicować jak najbardziej i pobawić się. Dziękuję bardzo. A która atrakcja najciekawsza na razie? Na razie? Proszę pana. Ale oprócz meczu? Na mecz. Byli piłkarze. Tak. Byli piłkarze. Byli piłkarze, czyli Candy i Tomek, że tak grają. Jest. Dobra, to miłej zabawy, do zobaczenia. Wszystkiego dobrego życzę. Dobrze.
Dlaczego? Bo lody za darmo? Nie za darmo. Nie za darmo? Nie za darmo. O to przepraszam, żeby powiedzieć. Za szóstkę. Dobre lody? Dobre lody, Mikoś. Dlaczego przyszliście głównie, dlaczego? Oprócz meczu. Oprócz meczu? Tak. No na atrakcję, nie? Z małym. Co najbardziej przyciągnęło młodego? Co? Zamek. Zamek, tak? Dobra. Panią, co przyciągnęło? Różne atrakcje dla dzieci. Jakie to bardziej są, syna. Jakie są najlepsze atrakcje? Co ci się najbardziej podobało? Co nie wiem. Chyba ten zamek, co? Tak. Zamek, tak? Dobra. Zdecydowanie. Dziękuję. Dziadek dumny? Tak jest. Dobrze. Tak. Gdzie jest to, co to małe? Tu i tu, czwarte dobrze. Pokolenie nasze. Czwarte pokolenie. Kto jest mamą? Mama, jak się podoba? Fajnie, bardzo fajnie. Dlaczego? Sprawa. No dla dzieci myślę, że fajna opcja. Co jest najfajniejsze dla dzieci tutaj? Bo nie wiadomo, no jak się widać, lerka, malowanie twarzy i warkoczyki. Dobra. To jest numer jeden. Lenka, podoba ci się? Proszę. To miało być tak. Miało być inaczej. Dziękuję bardzo. Ja myślałem, że to Kączkowski z boku, ale to jednak nie. Jak się podoba? Bardzo fajnie. Dlaczego przyszliście wcześniej? A kolega przyszedł z dzieckiem. Aha, na jaką atrakcję najbardziej? Nie powiem głośno. Nie, na dmuchańcu skacze akurat. Na dmuchańcu skacze. A pan na jaką atrakcję oprócz meczu? Też na dmuchańcu. Dziękuję. Jak tam? Zacnie. To znaczy? Dużo dzieci. Dużo dzieci, tak? No szczególnie, to jest jakby nasza przyszłość, nie? Więc warto dbać o naszą przyszłość, żeby te dzieci były zdrowe, jak najwięcej się ruszały i były aktywne, a nie zasiedzone. To co, zapraszamy jeszcze raz na ostatni mecz z Radomiakiem. Tak, i to jest za 3 tygodnie? Za 2 tygodnie. Za 2 tygodnie, oczywiście, serdecznie zapraszamy. Dobra, odsuń proszę sponsora tego meczu na chwilę. Wyro Cargo, dziękujemy, że jesteście z nami. A tutaj byle bezpiecznie. Boi się pani? W dobrych rękach są. Nie, chodźmy, żeby tylko z buta nie dostał. Dobra, szybkie. Powiedz, jaki będzie wynik tego meczu dzisiaj? 2-2. Trudny? Bardzo trudny. Dobrze, twoja dziewczyna się wstydzi, tak? Tak jest. Dobrze, to pozdrawiamy was. My również pozdrawiamy. Dzięki, że jesteście. Do zobaczenia. Najlepszego. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Który to was mecz w historii Piasta? Oj, nie wiem, który, ale na pewno bardzo tych meczów było dużo. Dużo. Od ilu lat przychodzicie? Ja przychodzę od 10 roku życia, a mam 66 lat. O ja, a pan? Od urodzenia. No to oby dzisiaj było tak samo fajnie, byście jak najdłużej przychodzili. Zawsze będziemy przychodzić. Dziękuję bardzo. Dobra, tutaj trwa produkcja czego? Konfetti? Mhm. Będzie konfetti dzisiaj na tym, na rodzinnym? Tak. Tak, ty robisz? No, wszyscy. Dobrze. Tu jest salon fryzjerski, lepiej jak w barbershopie. Nie wiem, już makijaż. Przyszedł ten przyczepa. Potrafimy uczesać nawet włosy, których nie ma. Taka magia. Dawaj na telewizji. Taka jesteś? Taka jesteś, bo widzę, że forma nie jest, Daria. Mówię to, bo wiem, że na przykład nie ma w pobliżu wieszcza i Daria. Mogę sobie tak pozwolić na takie żarty, tak? Z każdym razem, jak tu przychodzisz, jesteś coraz piękniejsza, powiem ci, wiesz? A jak ty się to, pięknie tak przygotowujesz. To na pewno sportowy program? Tak, też. Jak patrząc na pana, to się zastanawiam właśnie. Co pan tu robi dzisiaj? Tak szczerze, nie? No. Przyjechałem, żeby zobaczyć kawał dobrych emocji. I będzie. Czy jest faworyt tego meczu dzisiaj? Solidny Piast, Gliwice, czy mogący wygrać z każdym Lech Poznań, ale też mogący przegrać z każdym Lech Poznań? No, patrząc na to, jak punktują ostatnio drużyny, to idą łeb w łeb. No właśnie. 5 ostatnich meczów, 4 zwycięstwa i remis. Natomiast dzisiaj to jest mecz, gdzie dwa zjawiska będą musiały być dobrze wykorzystywane przez trenerów. Rozwaga i odwaga. Zobaczymy w jakiej kolejności i w jakich proporcjach. Kiedy będzie food truck? No food truck w Gliwicach. A w Gliwicach? To pytasz mnie za każdym razem, no to tak. Ja nie znam odpowiedzi. To jest jak zapytaj beczkę od gonciarza. Jak ściągniecie jakiegoś takiego, wiesz, ciekawego piłkarza, do którego możemy przyjechać? Nie, no nic nie umiem. Sugerujesz, że nie mamy żadnego... W obecnej kadrze. Nie. Może Kuba Czerwiński? Kuba Czerwiński. Dobra. Podpowiadajcie nam w komentarzach, kogo mamy zaprosić. Dobra. Nie wiem. Kibice, jeśli oglądacie materiał, proszę komentarza, kogo zapraszamy do futra. To przyjadą może. Arkadiusz Pynka podobno jest fajny do gadki. Okej. Okay. Byliście już blisko w Zabrzu, ale nie dotarliście do nas. Powiedz tak. Mi jeszcze jedno, będziesz rozmawiał z panem prezesem dzisiaj, tak? Tak jest. Ale nie płytka, jest wzór. Coraz lepsza. Z każdym tygodniem, jak tu przyjeżdżam, widzę, że jest postęp i to jest budujące. Myślę, że od nowego sezonu ta piłeczka będzie tutaj chodzić aż miło. Czy były reprezentant Polski, jeśli dobrze pamiętam, klub Stu, tak?
Dobrze pamiętam? A chyba jakoś tak było się, 100 występów, tak się to ponad grubo nawet chyba, nie? 100 razy w klubie na pewno. Mourava dzisiaj, płyta? Byłem, sprawdziłem. Do niczego nie można się przyczepić. Dziękuję. Chciałem pogratulować właśnie. Dziękuję. Czego pan chciał pogratulować? Mourawy w końcu. Dobrze. Co pan dzisiaj będzie robił? Postaram się zapanować nad tym widowiskiem. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. A tam masz 18-1. I tutaj będzie ponad 36 plus 18. A co to będzie? Ile liczy sektor gości? Słucham? Ile liczy sektor gości? 900. 700-900 jakoś tak przedział. Nie ma szans, nie powiedział. A o czym rozmawialiście? Nie mówisz, że Lech ma przyjechać kibica. No przecież, no przecież nie przekrzyczą. Ktoś powiedział, że 900 i ja byłem w szoku, że tam 900 osób wejdzie. Tu jest ile dzisiaj kibiców? 702. U nas 7 ma być podobno. Już jest sprzedany. Alberto Torri, cześć. Co, boisz się? Już wiedzą, okej. No, makarao. Real Madrid do Barcelona. Barcelona. Jak tam dzisiaj? Kital? How are you today? Good. Rainer and Vida, good players or not? No so much. Not so good? No. Okay, ciao. Good luck. Jak w Top Gunie najnowszym. Cześć. I przebrałeś, że ty byłeś w innych ubraniach, to się no, zgadza? No tak się wiedzisz. Dobrze, Kamil, no. Najważniejsza rzecz dzisiejszego meczu to? To, że wygramy z Lechem Poznań. Dobra, dzięki. Gdzie pan idzie z tym? Umyłem sobie termosi. A są też takie termosy, które wyglądają jak kubki, takie jak obiektywy, nie? A co? Co słychać? W tygodniu ruszać na zmianę. Coś tam na siłowni, coś w lesie pobiegam. Nie da się być bardziej pięknym, Daria, nie przesadź po prostu dzisiaj. Skieruję tę prośbę do Natalki. Natalko, modelki, nie staraj się zbytnio, widzisz, bo już jest dobrze. Z kim rozmawiasz dzisiaj? Ja rozmawiam na początek z trenerem Maciejem Skorżą. No właśnie, żeby... Chyba, że wyślę któregoś ze swoich asystentów. Bo ja słyszałem, że w takich programach właśnie jeszcze jest gość, z którym rozmawiasz niż ty, tak? Więc on się tak powinno być, chociaż trudno jest. Zdejmiesz mu ten blask po prostu. Nie dam rady. W przypadku Macieja Skorży na pewno to on będzie bohaterem tej rozmowy. No przykro mi, że nie jest trener Frunalikiem, no ale może następnym razem przyjdzie. Mi też przykro, ale jest opcja, że będziemy coś dogrywać po meczu. Pamiętaj, jeszcze dzisiaj jest program na naszej antenie. Okej, tutaj pytanie, z trenerem Frunalikiem rozmawia Kuba, tak? Nie, z trenerem Fornalikiem rozmawia Cezary. Jaki Cezary znowu? No przecież chciał rozmawiać z Cezarym, no. Ten Cezary? Tak, dobrze. Jedyny właściwy Cezary. Dobrze, to już wiem wszystko. Cezary. A ty byś chciał porozmawiać z panem trenerem Fornalikiem, czy jeszcze... Ja już z nim zadałem wielokrotnie w tej mundzie, naprawdę. Kuba, do futraka trenera Fornalika. Też to proponowałam. No Kuba. Futraka to idealny Bogdan Wilk. O, Bogdan Wilk, tak. Dobrze, to zrobimy sondę. Dziękuję. Przyjął Lech Poznań już, czy nie? Co? Przyjął już Lech Poznań? Radek, co ty robisz w tej koszulce, powiedz mi tutaj? Co nie, to jest napisane? Nie rozumiem, nie żadne. Co tam jest napisane? Ej, miło cię widzieć. Trochę, co? No, ale miało. Powiedz z tego pierwsze uczucie, jak tu wchodzisz teraz. Fajne, duże emocje. Ile lat minęło? Pięć? Pięć? No cztery poza tym, nie? No nie, jest łatwo dzisiaj chyba. Serduszko będzie trochę podzielone, no ale... No, już było pierwszy mecz. Przełamałem to, wiesz, u siebie. Pogadamy po meczu w takim razie. Pogadamy, no. Trzymaj się. Cześć. Cześć. Skąd dobry. Przyjechaliście? Nie mówię po polsku. A where are you from? Portugal. Okay, which team? Lech Poznań. Okay, good team or? Of course it's good team. Better than Piast? We will see. Okay, good luck. Thank you. Cześć. Hi. How are you? I'm good, thank you. How are you? First time here? I'm good. No, not first time. You are from Lech, yes? Yes. Good player? I'm okay. What about Piast, what do you think? It's always difficult to play against Piast. They are always standing good, make it difficult for us, so tough game. Tough game, good luck. Thank you. Thank you. Cześć Lech Poznań, w którym roku w Piaście grał Radek Mourawski? Ojej, dobre pytanie. No ma, panie Maciej. 2014-15 jeszcze był? To jest wychowany kapitan, najmłodszy, bo kapitan, który był wicemistrz Polski. To wiemy. Ostatni mecz grał z Krakowią, to też pamiętam, bo no kiedyś właśnie. To sprawdzałem, ale lata, ja mam słabą pamięć do dat, wiesz? On chciał zawsze zostać mistrzem Polski, już wicemistrzem był, w związku z tym wszystko w waszych rękach. Damy radę. Tanko, jak tutaj jest być z powrotem na tym boisku, cieszysz się? No, zdecydowanie. Tym bardziej, że Mourava fajna, doszła do siebie. Tak, doszła do siebie po ostatku. Nie, fajnie tu przyjechać. Jakieś takie ukłucie w serduszku? Ukłucie, no adrenalinka, a powiem ci, że podobne emocje towarzyszyły mi w pierwszym meczu na Poznaniu, na stadionie.
no co, no fajnie, fajnie to przyjechać. Mam nadzieję, że kibice się stawią licznie i będą super kibicować. To dobrego meczu ci życzę. I co, pogadany? Gadany. Sympatyczny młody człowiek, czy nie? Tu jest legenda, zobacz, tu jest legenda. To jest prawdziwa legenda. Dzień dobry, panie Jacku, jak tam? Na zdrowiaczku? No spoko, u ciebie chyba też. Dobrze, tu się nic nie zmienia. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaki to będzie mecz? Piłkarski. Nie będzie przedłużania o 10 minut meczu jak ostatnio, 12? Tego nie wiemy. Dobrze, tego nie dzisiaj wiemy. War sprawdzony. Wszystko tak? Będzie ok. Dziękuję. Pięciu, na chwilę. Aha. Nie ma problemu. No wiedziałem, że przylecą. Wiedziałem, że przylecą, tak czy siak. Radku, jeszcze jedno pytanie, osadłeś tam pod nasz młyn. Ja pytanko. Jak wspominasz naszych kibiców i w ogóle jakiś kontakt jest? Jest cały czas. Jak byłeś na pierwszym meczu, to widziałeś, jaki jest kontakt. Bardzo fajnie, doceniam to. Mega. Takie wsparcie zawsze, wiesz, zawsze bardzo miłe. I... No co, mam nadzieję, że dzisiaj również przyjdą na stadion i będą kibicować. Wygra lepiej. Mi, kibicę. Oczywiście. Dobrze. Pokaż składy. O kurczę. Na bramce Trela. Co to ma być? Ruben w obronie Zbozień. A Ruben w ataku czy nie? Rubena. Cześć, jak tam zdjęcia? Wyszło coś? Tak, jest. Można iść do domu? Tak. Dobrze. Cześć, mistrzowie Polski, tak? Jesteście znowu z nami. Tak jest. Dlaczego? No, ciekawy mecz dzisiaj. O mistrzostwo, ale też o europejskie puchary gramy przecież. Dobrze, a jak się podobało ostatnim razem? No, bardzo ciekawy. Panowie z Ekstraklasy tutaj bardzo ładną przechadzkę sprawili. Okej. Okay. Także miło było. No fajnie, no i też jak się podobał występ w naszych kulisach? No. Polekowane, udostępnione? Tak jest. No, to dziękuję. To miłego meczu. Jak się masz przed meczem, że obecnie? Świetnie. Dlaczego? Duży mecz, dużo ludzi. Tak, dobry dzień, dobry mecz, dużo ludzi, dużo kibiców, świetna pogoda, także trzeba się cieszyć. Dziękuję bardzo. Dlaczego ten mecz jest fajny dzisiaj? Dlaczego jest fajny? Tak. Każdy jest fajny. A ty wróciłeś do nas, cześć. Dużo roboty macie z tymi opaskami, dziewczyny? Zapowiada się dużo, ale to dopiero początek. Dobra, to tyle. Denis! Jaka jest najlepsza niemiecka drużyna, powiedz mi, twoim zdaniem? Na Eintracht Frankfurt. Pan wygląda jak były zawodnik. Coś tam kiedyś koplował. Proszę się przywitać i przedstawić, ty sobie znali. Pan Rafał, tak? Nie, pan Daniel. Pan Daniel, przepraszam, Chylaszek. Tak jest. A nie coś Rafał Andraszak, bo mi się... Nie, Andraszak, ale podobnie. Pytani jesteście tego, no. Ta sama norweska karnacja. Jaki to był kiedyś Piast Gliwice? Jak pan grał? Pyta pan o drużynę czy o czasy, infrastrukturę. Tak. Bo jeżeli chodzi o infrastrukturę, wszystko to jest no, różnica kolosalna, jeżeli chodzi o wszystko, co tutaj przez ten czas się w Gliwicach wydarzyło. Mhm. Piast jest teraz bardzo mocnym, ekstraklasowym klubem już od kilku dobrych lat. No i cały czas gdzieś rozwija się, idzie do przodu. I fajnie, że tak się dzieje, bo te nasze czasy, jeszcze pamiętam właśnie, jak tu idziemy sobie to wojsko szutrowe. Tak, tutaj było, zamiast tego, tak. No nie, no zmiana jest to 180 stopni, także... Pan grał w 2008, to jeszcze pan grał chyba z nami. Tak, to był taki czas chyba, tak. No, pan awansował do ekstraklasy. Z trenerem Andryszem zrobili pierwszy awans wtedy. I właśnie, gdyby nie pan, to byśmy tu nie mieli. Nie, tak nie można podchodzić, ale nie, no absolutnie. Wyście zrobili pozwalinę, no tak, no tak wam. Naprawdę to był jakiś taki też fajny czas dla Gliwic, bo wtedy pierwszy raz dotknęliśmy ekstraklasy, a to co się już później działo, to... No to była trampolina, w jakimś stopniu tak, do tego co teraz się dzieje i żeby to trwało. Jak miło pana widzieć, dziękujemy. Dzięki. Do zobaczenia. Jak schodzą pamiątki dla VIP-ów? Co najlepiej? O co pytali? Co póki kupujesz? Co szaliki tylko schodzą. Szaliki zawsze, jestem tak, Piastem. Szaliki cały czas, jestem Piastem, tak jak ostatnio, bez przerwy. Gorący super. Temat, że tak powiem. Super, no to kupujcie szaliki, jestem Piastem. Kupujcie szaliki, dzięki. To już mówiłeś, cześć Bartuś. Dawniej na młynie, dzisiaj na VIP-ach. Jak to teraz działa? Tylko Piast Gliwice. Ale taki sam doping, rozumiem, tak? Jak najbardziej. Jak się to tutaj podoba? Bardzo, bardzo jak dobrze. Zawsze. Bardzo. Super, wszystko jest. To miło i zabawne. Dzięki wzajemnie. 0 dla Piasta. Dzisiaj będzie 3-0 dla Piasta, tak?
Zawsze chodzicie całą rodziną, rozumiem. No to co, widziałem was w tym spocie, to teraz chodzicie na trybunach, tak? Tak jest, zawsze. Bardzo dziękuję. Wygrać. Dzisiaj mecz jest pod znakiem Vero Cargo, bo to Vero Cargo jest sponsorem tego meczu. Vero Cargo dla dzieciaków. Vero Cargo jest dzisiaj sponsorem tego meczu, tak? Dla dzieci. Dlaczego zdecydowaliście się? Max mnie namówił. Namówił Max, tak, dobra. Po prostu. Dzisiaj Piast musi wygrać, o. Dzisiaj, to jest założenie na dzisiaj. Fajnie, że jesteście nie tylko na bandach, na koszulkach, ale też na meczach. Na meczach też, obowiązkowo. Dziękuję. Sama frajda. Dziękuję. Młody tato, jaki typujesz wynik meczu? Tylko zwycięstwo. Dziękuję bardzo. Tafe, jak się masz? Dobrze. Dzisiaj oglądasz mecz tutaj, tak? Na trybunie. You will play say the game from this part, yes? More nervous. More nervous, no? Here. Yes. Okay. It's worst. I'm worst, sorry. Worst. Worst. But soon I will be there. I hope so. Thank you. Ej, grałeś wczoraj tam w U20, U19, tak? U19. Jak poszło? 1-1. Wygrywaliście przez chwilę. Wygrywaliśmy i dostaliśmy do szatni. No kurczę, no i co teraz? Jest szansa na awans jeszcze? 2 punkty straty cały czas. No to walczymy, trzymamy tak kciuki za U19. Tak jest. A dzisiaj za Piasta. Dokładnie. Dziękuję. Powodzenia. Dzięki. Tutaj fajnie, bo to sędziowie. Cześć. To dobrze mówi. Powodzenia.
jak na razie mecz? No, ciężko, co? Ale pachniało już brameczkę. Zobaczymy. Zdobcie się 2-1. Nowego niebiesko-czerwonego. Czerwonego. A tamtego to niebieskiego. Dobrze. Niebiesko-czerwony. O. Dziękuję, gratulacje. How are you? I'm good. I speak a little bit Spanish. Because you were in Spain, yeah? Okay, so we can ask you when you will start to Now it's train. a long time for recovery. I need 6 months to get back in good shape, so maybe faster. Yeah, maybe. I hope faster, but now I have time. Thank you very much and nice to be here. Który to jest pan Marcin? No, Marciniak jest tylko jeden, mówią. Dwóch widzę teraz, dwóch Marciniaków. Wszyscy tak samo dobrzy.
Jak w Warszawie wygrywaliśmy 1-0 tu jeszcze. Tak pan we w niej? Ja. Nie w niej, nie jeszcze, bo to jest na pamiątkę dla Badii. Aha, i od kiedy pan ją założył co? Tegorocznej wiosny, od 21, od któregoś kolejki nie przegraliśmy meczu. Obojętnie, czy na wyjeździe, czy już. Jak pan ją założył? Tak, i w domu tak samo, no bo wiadomo, na wyjazdy wszystkie nie jeżdżę. Dziękuję bardzo, super. Jesteście bardzo ładni. Ale my byli zawsze ładni. Jak się podoba? Jest zajebiście, przepraszam za wyrażenie. Natomiast lech nie jest aż tak mocny, musimy grać. Po prostu. Przypominają się te mecze mistrzowskie sezonu. Dokładnie tak. Dobrze, to trzeba wpadać częściej, tak? My jesteśmy zawsze. Ja nie wiem jak ty. Mówię do reszty. Kochamy Piasta, kochamy ciebie, kochamy wszystkich. Słuchaj, jest zajebiście. Też nas kochamy. Cisza w konferencyjnej. Cisza, spokój. Pomalowani już wszyscy? Tak, okej. Czyli ma pan już wolne, tak? Tak. Dobrze. Jak tam meczek? Ile jest? 1-1. A 1-1. Szkoda, że nie może pani oglądać, ale pracy pani. Nie, zaraz zejdę. Dziękuję. Tu jest troszkę głośniej w trakcie meczu. Coś tam słychać. W miarę cicho. Jak Poznań już się witał z Polską? Witał, widzisz, no niespodzianka bym powiedział. Tak się było, raczej nikt by tutaj nie wskazał, że Piast może tak szybko wrócić do gry, ale Piast ma zawsze lepsze długie połowy, to się potwierdziło i tym razem. Piękna akcja bramkowa. 3 lata temu to Lech Poznań tutaj, można powiedzieć, dzięki temu meczowi Piast był mistrzostwo, tak, nie? Tak. A teraz to Piast nie chce się odwdzięczyć na razie. Nie, zabrali nadzieję Lechowi, ale jeszcze mamy uwagę. O kurczę, takie emocje. Ale jesteśmy pod grą cały czas. Jesteśmy pod grą. Ale niebezpieczne miejsce, panie. To jest lepsze niż ta sofa z PKO BP na przykład. Ale jak siedziałem to sam, to piłka nie razu nie przeleciała, tylko ty się pojawiłeś i widzisz? Dobrze, za dużo osobistości w tym miejscu, więc... Dokładnie. Czyli kiedy Food Truck Gliwicach z trenerem Fornalikiem? W przyszłym sezonie. Jest bardzo dobry, aczkolwiek musimy myśleć o tym, że Poznań gra o mistrzostwo, my gramy o czwarte miejsce, więc remis jest na... Thank you.
Gratulacje raz Lecha, powodzenia tam. Dziękuję bardzo. Dwa kroki. No, dwa ostatnie kroki. Powodzenia tam w nagrywkach, trzymajcie się. No, dzięki. Hej, hej. Jak się mecz podobał? A panu? Super rewelacja, tak bym to podsumował. Mecz był fajny? Bardzo przyjemnie się oglądało, tak. A pani z Poznania i przykupiła sobie poduszkę Piasta, tak? Nie, z Warszawy jesteśmy. Dobrze, to super. Dobrze, no to gratulacje, że przyjechaliście i fajnie, podajcie częściej.